Jeszcze przed odcinkiem informacja dla osób korzystających z mojego Discorda. Słuchajcie, wczoraj był bardzo duży problem z Discordem. Jeżeli ktoś stracił rangę, zapraszamy na kanał. Chciałbym rangę, tam moderatorzy nadadzą rangę. A jeżeli nie korzystacie z mojego Discorda, zapraszam. Pierwszy link w opisie. Największy Discord odnośnie ratowania świata. Zapraszam. Cześć, witajcie ziomeczki, z tej strony Sasek i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam opowiedzieć odnośnie czatu globalnego, a jeszcze przed odcinkiem chciałbym was zaprosić do zostawienia łapeczki w górę, gdyż to poprawia zasięgi, więcej osób się o tym dowie, więc jeżeli lubisz moje materiały, zostaw łapeczkę w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, polecam zasubować, gdyż znajdziesz na moim kanale więcej materiałów, a przy subskrypcji będziesz jeszcze dostała powiadomienia o moich live'ach i wiele więcej. Więc okej, przejdźmy do głównego tematu. A głównym tematem jest powód, czemu czat globalny zniknął. Słuchajcie, czat globalny zniknął z pierwszego względu najważniejszego, gdyż wtedy, gdy ten czat zniknął, to było dokładnie tego samego dnia, co wyszedł bot, który spamował jedną stronką i reklamą tej stronki. A wiecie, w Fortnite Ratowanie Świata też gra trochę osób, więc jeżeli ten bot przez cały dzień spamował tą reklamą, która oczywiście była scam stronką, bo to nie była stronka Legi, to była scam stronka. Przez cały dzień oszukano bardzo dużo osób. Więc słuchajcie, musieli usunąć ten czat, muszą naprawić bota. A czy czat globalny wróci? Słuchajcie, jest jeszcze jeden problem, dla którego usunięto czat, a jest to ciągłe pisanie na czacie wielu ludzi, kto trade. Słuchajcie, deweloperzy gry przygotowują się na to, by prowadzić specjalną maszynę do trade'u, że nie trzeba będzie wchodzić do gry, tylko po prostu będzie okno, tak jak w niektórych, na przykład na serwerach Minecraft kiedyś było lub w grach MMORPG, że po prostu jeden gracz wrzuca z jednej strony swój item, z drugiej strony gracz nie w grze, tylko po prostu manualnie na ekranie wrzuca drugi przedmiot i gdy oba przedmioty się zgadzają, bo ten i ten gracz może sprawdzić, klika się kto trade i automatycznie są zamieniane ekwipunkowo, czyli bez skamu, bez takich rzeczy. Jeżeli oczywiście wam się taki pomysł podoba i chcecie więcej informacji na temat takiej oto trade'arki, napiszcie w komentarzu, ja spróbuję zebrać więcej informacji i nagram wam odcinek, co już wiadomo o takiej trade'arce. No i słuchajcie, moim zdaniem czat globalny wróci, gdy deweloperzy przygotują już tą trade'arkę, która będzie polegała w większości na trade'zie, ale podobno ma też polegać dużo szerszym działaniom, którym jeszcze nie wiadomo, ale gdy postaram się zebrać te informacje, to wrzucę do materiału. Jeżeli będzie fajna aktywność w komentarzach, że chcecie ten odcinek, to wrzucę ten odcinek. Okej, słuchajcie, to by było na tyle. To byłby taki krótki, szybki odcinek informacyjny, bo trochę osób pewnie nie wie o tym. No i jeżeli film wam się spodobał, polecam zostawić łapeczkę w górę pod materiałem. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji. Tu na końcu filmu będziecie mieć dwa kolejne moje materiały. Dzięki za oglądanie, ja byłem Sasek. No i do kolejnych. Cześć, cześć!